Nie róbcie po prostu, co ładna moja była, jest ogółem. Ogólnie to prosi o pozdrowienia po operacji. I pan wie, dlaczego operacja była? No, teraz, w tej chwili chcieli ją ogółem zgwałcić. Jakie to prawo tam jest? Trzeba po prostu zrobić z nimi porządek, jak to się mówi. Takiego czegoś nie może być. Łamiecie prawo, co zaczepiacie? No, nasze polskie kobiety. Nasze polskie kobiety. Bo są ładne. To moja. No to nie ma do śmiechu nic. To moja jest rodzina, to. Bo jak ja major jestem, to ja wyślę wojsko i znajdziemy was. I po prostu będziecie. Pozdrawiam pan major. Joanna. No pewnie, ja serdecznie ciebie. O Anno. Joanna. Joanna, czy. Dobrze. Dobrze jest. I. Ale nazwisko znasz. No, Suchodolska. I proszę, żebyś ty przyszła do, po prostu do zdrowia, żebyś się nie martwiła. Po prostu my to załatwimy po swojemu. To będzie... Po meksykańsku. Po, o właśnie, jak w Meksyku. I wezmę... Ja mam czym. Wezmę maczetę i wydamy, co ja bym zrobił. Szanowni Państwo. Z czarnuchami. Szanowni Państwo. Przede wszystkim pozdrowienia. Szanowni Państwo, kochani moi, jako przewodniczący Biura Interwencji Obywatelskich i godność prawa Polacy 21, dowiedziałem się, przykra sprawa, ale to tak być nie może. Ale to już nie pierwszy raz się zdarza. Wystąpię do ambasady tu w Polsce i tam, żeby było zaostrzenie terytorium, żeby nie było napady na naszych rodaków, Polaków, żeby Polki przede wszystkim, a zwłaszcza Polki, nasza duma, tak, i sam nawet 22, jak będę miał pieniążki, już może Pan Bóg da, to pojadę do Warszawy i zajadę do ambasady, napiszę pismo. Tylko muszę zapisać, jaka to ambasada, Meksykanom nie poda, i skieruję pismo od razu, dzisiaj, i wyślę, ażeby zainteresowali się tą osobą, naszą Polką, Joanną Suchodolską, gdyż ona została napadnięta niesprawiedliwie, gdyż ona szła ze sklepu, a każdy ma prawo, obywatel, czy polski, czy jakiś inny obywatel, ma prawo pójść do sklepu, zrobić sobie zakupy, do jedzenia, czy to w Polsce, czy to gdzie, bo sklepy są do tego, aby robić zakupy, aby, bo tam jest żywność, tam jest nasza ukochana żywność, chleb, wszystko, i nikt nie będzie z głodu, nikt nie musi umierać z głodu, tylko musi żyć i musi kupować sobie jedzenie. I obiecuję to, że naprawdę skieruję pismo dzisiaj do ambasady i zaraz napiszę, jak to gdzie ta była, Joanna Suchodolska, w jakim Norwegia. W jakim państwie? O, w Norwegii, tak? To do ambasady norweskiej tu w Polsce skieruję i skieruję tam pismo, nawet do Norwegii, i do w Norwegii prezydent rządzi. Ale się dowiem, kto rządzi w Norwegii, jak nie prezydent, to może król, to do króla skieruje, ażeby zaostrzył terytorium, żeby byli pod ochroną nasze Polki i Polacy, żeby nie byli zaczepiani, bo ja wiem, że nasze Polki to są dziewczyny piękne, ładne i za to może ich zaczepiają, ale nie mają prawo zaczepiać. Bardzo brzydko to się stało się, to dla mnie jest hańba, że w Norwegii tak się dzieje, że... Ale to nie byli Norwegowie. Że... Ale wszystko jedno, czy to byli Norwegowie, czy kto, ale na terytorium Norwegii to się stało. Na terytorium, tak. I odpowiada Norwegia za to. Za wszystko odpowiada Norwegia. Tak jak żeby coś jakiego u nas się stało się nad, przypuśćmy, nad Kubanką, czy nad
Polką u nas, to my odpowiadamy. Jako państwo. Jako państwo odpowiada. Tak samo i tam. Jako państwo odpowiada Norwegia. I powinno być zaostrzone terytorium, wzmocnione policją, ochrona powinno chodzić, policja i tak dalej. Że powinno nasi rodacy być bezpieczni, chodzić po ulicach, robić zakupy i tak dalej, i tak dalej. I ja naprawdę jutro pojadę do Białegostoku, zrobię na adres Norwegii, ambasady tu w Polsce. Norweskiej. I za granicą zrobię na adres i wtedy skieruję tam i tu pismo, co to za, jaka to była ochrona, że napali na naszą Polkę, zgwałcili i... Nie, nie zgwałcili, chcieli. I pobili. Ale chcieli zgwałcić. Chcieli zgwałcić, seks używać inaczej i za to ona się może broniła się, to pobili ją. Może się broniła się, wiem. Bo każda kobieta ma prawo się bronić od tego. I dlatego od razu idzie kategorycznie pismo ode mnie, ażeby i do prezydenta Andrzeja Dudy pójdzie, do premier pójdzie pismo Beaty Szydło, do ministra spraw zagranicznych naszego pójdzie, ażeby zainteresowali się i żeby udzielili jej natychmiastowy pomoc, żeby ją samolotem przetransportowano do Polki, tu do nas, do szpitala, do Białegostoku i w Białymstoku, żeby była leczona. Bo tu w Białymstoku najlepsze lekarze są u nas i mam nadzieję, że ona dojdzie prędko do zdrowia, Joanna Suchodolska. I, a na zakończenie chcę, pani Joanno, choć pani nie jest moją rodziną, ale chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia prędkiego powrotu do zdrowia, szczęścia, pomysłności, łask Bożych, uświęcających i szczęśliwego nowego roku, a żeby pani stanęła na nóżki, żeby pani te rany prędko się pogoili się i żeby pani zapomniała o tej sytuacji, a obiecuję pani, że naprawdę zajmę się ja sam jako przewodniczący dwóch biur. Tego ja na pewno nie popuszczę płazem, bo to jest karygodne dla mnie, to dla mnie jest nie do pomyślenia, to dla mnie jest hańba, wstyd, no i tak dalej, i tak dalej. I na zakończenie jeszcze raz składam na ręce pani ubolewanie, że tak się stało się z panią i naprawdę, naprawdę wyciągnę wnioski od ambasady norweskiej i tak dalej. Tak jak na początku powiedziałem, że będzie wyciągnięty od ambasadora Norwegii, że natychmiastowe pójdzie pismo ode mnie wszędzie, tak jak wspomniałem. No i co, na zakończenie chcę jeszcze raz powiedzieć. Wreszcie pani Joanno Suchodolska, prędzej do zdrowia, do Białegostoku przyjeżdżaj, zapraszamy my, ja zapraszam. Meksykano czeka. Meksykano czeka, Wojciech S. czeka, z rodziny Major inaczej, czeka, zaraz się zapytam się czy mają. Majorze, czekasz na Joannę? No pewnie, że czekam. I przychodź do zdrowia, moja kochana rodzino. Po prostu my to zrobimy tak, że nikt nie będzie wiedział jak. To właśnie będzie tak. Dziękujemy. No i dziękujemy.